gospodarstwie. Witam na kanale. W dzisiejszym odcinku prezentacja nowego nabytku. Zapraszam na odcinek. Wolałbym, żeby na prezentacji nie był taki zaśnieżony, natomiast no, przyszła zima, piękna zima, jest mroźność, pada śnieżek. No nie będę go całego obczyszczał specjalnie tylko na to nagrywanie. Jeszcze na pewno będą odcinki, gdzie ten odcinek, gdzie ten ciągnik będzie i będzie bez śniegu, już tam zresztą w wcześniejszym odcinku go widzieliście. No pierwsza sprawa jest tutaj taka, że Ursus, tu jest napisane C360, natomiast jest to starsza wersja 60, a mianowicie jest to Ursus C4011. Jest to ciągnik 42-konny. Na nasze potrzeby tutaj to wystarczy w zupełności. I teraz opowiem Wam dziś w tym odcinku, dlaczego zdecydowaliśmy się go kupić i akurat ten model. Po pierwsze, potrzebowaliśmy tura. Jak widać, jest tutaj zamontowany tur. Chciałem, żeby tur był dwusekcyjny, bo często te tury do 60 mają tylko jedną sekcję i tutaj jest to wszystko porobione na jeszcze na jakąś linkę. Natomiast tutaj właściciel, widać, jest jedna sekcja, tutaj sam zrobił, żeby była druga sekcja. Więc to jest akurat bardzo potrzebne, jeśli chodzi o wyciąganie obornika z tej tutaj obory, bo taki mamy plan. Ten tur ma po prostu wjeżdżać do środka i wyciągać widłami do góry, do tyłu i po prostu ma wyciągać ten obornik z obory. Też chciałem właśnie najlepiej, żeby była ta kabina, ponieważ z tymi nowszymi kabinami ten już ciągnik by się nie zmieścił do tej obory. Także no, taka kabina musiała być. Zresztą bardzo dobrze wygląda, spokojnie wjedzie do środka. Jeżeli tur, to kolejna rzecz, która musiałaby być, mianowicie wspomaganie. W starym ciągniku to z tego wspomagania nie ma, także to trzeba czasami się nakreślić, jak się po polu jeździ, to już ręce bolą. Tutaj już jest zrobione wspomaganie. Wspomaganie chodzi bardzo lekko, bardzo przyjemnie. Jeżeli będzie się jeździć w tej oborze z pełną łychą czy też widłami, no to musi być to wspomaganie, bo w miejscu przy obciążonym przodzie nie dałoby się tymi kołami kręcić, a tak to spokojnie, na tym wspomaganiu można to zrobić. Tu jest zamontowany orbitrol, a tutaj natomiast jest, to zaczepię. Tu jest zbiorniczek, a tutaj w sumie jest ta pompa, tutaj zamontowana. Także no, ja już sprawdzałem to w ten sposób, że na najniższych obrotach leciutko kręci się kierownicą, a mimo to w miejscu te koła się obracają. No jeżeli tutaj z przodu tur i wspomaganie, to najlepiej, żeby był dociążony tył. I tył jest dociążony. Na każdym kole są tutaj trzy ciężary. Tu z jednej strony i tutaj z drugiej strony jest to samo, też są trzy ciężary. Już u właściciela podnosiliśmy worek Big Bag 600 kg. Zacznę może od tego, że po prostu chciałem sprawdzić, czy ten tur jest w stanie te Big Bagi spokojnie podnosić, także nie było problemu. Na niskich obrotach ten worek do samej góry. Też wsiadłem się, przejechałem z tym Big Bagiem, sprawdzić, czy po prostu jak jest ze stabilnością jazdy. I dzięki temu, że są tutaj te po trzy ciężary, ten ciągnik po prostu bardzo stabilnie jechał z tym workiem. Nie było takiej sytuacji, żeby po prostu rzucało tym ciągnikiem, żeby on niestabilnie, żeby miał wrażenie na przykład, że go gdzieś zaraz tutaj będzie chciał wrócić. Nie, czegoś takiego nie ma. Też ten tur, właśnie a propos tych Big Bagów, tur jest nam potrzebny jeszcze do kolejnych dwóch rzeczy, a mianowicie mamy rozsiewacz do nawozów. Normalnie ten rozsiewacz, jak widzieliście, był podłączany pod tą 60, ale też jest problem, jeśli chodzi o ten nawóz. Żeby podnieść, to musi być włączony wałek. Tu jest na tyle, tam w tym na tyle jest mało miejsca, zresztą tutaj jest to samo, że jest
Trzeba od razu ten wałek podłączyć. No jak się podłączy wałek i włączy się go, żeby podnieść ramiona, no to od razu się wałek kręci, tam adapter i zaczyna mielić ten nawóz. Zanim się dojedzie na pole i otworzy, to po prostu jest już z tego mąka i to w ogóle nie chce na początku lecieć. To taki był problem. Teraz już będzie wiadomo, że do farm trucka będziemy podłączać ten rozsiewacz do nawozów. Tu będziemy podczepiać, bo jeszcze mam specjalny, zamiast łychy jest specjalny hak do big bagów. Także jeszcze go pokażę. Cyk, big bag do góry, będziemy podjeżdżać na ten rozsiewacz i spokojnie będziemy wysypywać. A trzecią rzeczą, do której potrzebny nam jest ten tur, to mianowicie są też widły. Są tam widły do gnoju i do buraków. Ja jeszcze przejdę się i wam je pokażę. A mianowicie, jeżeli by wystąpiła sytuacja, że coś się dzieje z farm truckiem, ma jakiś problem, jest jakaś mała awaria, tak jak na przykład się potrafiło zdarzyć, że Andrzej rano przychodzi i na przykład powietrza nie ma w kole, to zawsze na spokojnie można odpalić tego Ursusa i po prostu dać siana do paśników. Jest to taka dla nas będzie opcja po prostu rezerwowa, tak żeby bydło nie chodziło od rana głodne. Nie trzeba było na szybko robić przy tym farm trucku, że coś się dzieje. Po prostu będzie można spokojnie odpalić Ursusa i dać to siano, bo to już motyw dawania siana, wybijając widły, belki, jest motyw przetestowany i sprawny. Jeżeli będziemy widłami ściągać siano z stert, to dobrze, że co tu jest zrobione, a mianowicie jest to osłona maski. Bo już się czasami tak zdarzyło, że przy farm trucku, nawet jak ściągaliśmy na przykład dwie belki naraz, to ona tam gdzieś jedna została przyhaczona i ona leci i akurat leci w stronę ciągnika. To jest tutaj dzięki temu. Nie będzie tutaj nic zniszczone, bo nawet jak jakaś belka poleci, uderzy w to i tutaj ta maska będzie cała, nie taka jak już tamta wygięta. Już widziałem tam w komentarzach, że ktoś się pyta, czy będziemy tutaj zakładać drzwi. No, jak widzieliście, drzwi mamy, natomiast tych drzwi nie będziemy tu zakładać. Ze względu na to, że jest tutaj zamontowany ten rozdzielacz. Tutaj ta sekcja i ta, to są sekcje do tura. Natomiast to jest olej, który jest tutaj zrobiony na tył. Jak widzicie, to jest zamontowane w ten sposób, żeby ten rozdzielacz tam chodził. Wyjście na tył jest zrobione tutaj z boku. Też według mnie jest to fajnie pomyślane, fajnie to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o serce ciągnika, a mianowicie silnik, myśmy tam sprawdzali, praktycznie nie było żadnych wycieków. I do tej pory tutaj wycieków też nie ma żadnych. Był tylko jeden mały wyciek, a mianowicie tutaj z podstawy od filtra. To tutaj woda. Ale po prostu tutaj była taka stróżka po prostu oleju. Właściciel jeszcze zdążył wymienić tutaj po prostu uszczelkę, którą trzeba było tutaj to całość odkręcić i tam nawet wysyła mi zdjęcia, że ta uszczelka była uszkodzona i to było. I to była tylko kwestia tej uszczelki, założył nową, przykręcił tutaj, w tym momencie już nic nie leci. Kolejną rzeczą dobrą, jaką jest, to mianowicie są hamulce, bo no jednak hamulce muszą być. Tu już jak te hamulce całkiem padły przy tym ciągniku, jak widzicie, jest uderzone i teraz w sumie nie wiem, czy kto to zrobił, czy możliwe, że to akurat mojemu ojcu się zdarzyło, zapomniał się, że hamulców nie ma. I po prostu uderzył, nawet nie wiem, czy w przyczepę uderzył i tu się akurat ta maska wgięła. Tutaj te hamulce są jak igła, też było, przed kupnem były te hamulce wypróbowane, ciągnik rozpędzony, hamulce, koła się zatrzymują, ciągnik się po prostu ślizgał, a koła stały w miejscu. Także te hamulce to też jest fajna sprawa. No w porównaniu do tamtego ciągnika, no to po prostu te zegary, wszystko tutaj chodzi. Nie ma żadnego problemu, światła są, generalnie ciągnik jest po prostu zarejestrowany. Tutaj powinna być tablica, ja ją już wczoraj odkręciłem, bo jestem umówiony na przerejestrowanie tego ciągnika. Także jak coś, będę mógł sobie spokojnie tym ciągnikiem też wyjechać na ulicę, czego nie mogę zrobić tym.
No jak widzicie, ciągnik po prostu jest zadbany. Dodatkowo tutaj z tyłu tylnie światła, skrzyneczka na jakieś po prostu narzędzia albo cokolwiek innego. W tamtym ciągniku jest tutaj po prostu dorobiona drewniana belka, także można było coś położyć. Natomiast tutaj nie będę chciał tego zrobić. Możliwe, że dokupię jeszcze drugą taką skrzyneczkę i ją po prostu zamontuję w tym miejscu, gdyby było za mało miejsca, gdyby w tamtej skrzynce było za mało miejsca, tutaj zawsze można przewietrzyć w tym błotniku. Skrzyneczkę kupię, pomaluję ją na czerwono i tak, żeby komponowała się razem z kolorem tego tutaj ciągnika. Co prawda już odjechałem, ale... No kurczę. No świetnie pali. Świetnie po prostu pali. Bawił, bo musiałbym to od razu, jakbym podniósł, to od razu musiałbym to z powrotem zaczepić. Na razie ciągnik nie wykonał jeszcze u nas żadnej pracy, ponieważ na razie słomę ładujemy do środka. Cześć sułtanko. O, i stąd będzie później tutaj wyciągał tą słomę, ten obornik, bo tutaj jak widać sobie krówki rządzą, przerabiając, robiąc obornik. Jeszcze jedna rzecz, a mianowicie jest to taki plus. Nie wiem, czy to tak było oryginalnie. Możliwe, że nie. Ale w każdym razie nie ma tutaj takiej blachy, która jest w tamtym ciągniku, co, przez co gorzej się wchodzi. Ciężko się wchodzi. Trzeba dać tego kroka wyżej, żeby wstawić tutaj stopę, a tutaj można swobodnie wchodzić. Takie udogodnienie fajne. Tutaj mam jeszcze kolejne osprzęty. Proszę bardzo, to są widły do gnoju, którym będziemy ten obornik wyciągać. Tu są większe widły, teoretycznie są to widły do buraków. Natomiast pomysły na to są. Andrzej się już zastanawia, czy przypadkiem może zamiast tymi mniejszymi widłami tego obornika nie wyciągać tymi większymi. Natomiast no, minus jest taki, że one są szerokie i gorzej byłoby z tej obory tam wyciągać. A jak nie, to zawsze do czegoś to wykorzystamy. Możliwe, że będę używał tych wideł jako, powiedzmy, paleciaka, ponieważ tam jak byki będą stały, trzeba kiszonkę podawać na palecie i tak się zastanawiam, czy tymi widłami dobrze by nie było podjechać po prostu pod paletę, na której już by stała kiszonka, do góry i wtedy po prostu wjeżdżać tam do obory, do byków. Na pewno jakoś wykorzystamy te widły. Muszę przyznać, że fajnie jest, bo jest zima. Dawno takiej zimy nie było, żeby, kurczę, człowiek tak w śniegu chodził. Od paru lat po prostu ta zima była bezśnieżna, tylko mroźna, także jest to przyjemne. Dobra, jesteśmy w magazynie. Tu jeszcze jest kolejna rzecz, a mianowicie to są zrobione taki hak do big bagów. No tu wiadomo, tu się to podłącza, zaczepia się tutaj ten big bag i po prostu podnosi do góry. Także to jest kolejna rzecz, którą dostaliśmy tutaj. Tu jest jeszcze taka skrzynia, którą można podłączyć z tyłu ciągnika. Miałoby to obciążenie do ciągniczka, natomiast
Myślę, że dzięki temu, że są tam te obciążniki na koła, no na razie nie mam pomysłu na to i nie będziemy tego używać. Tu jest jeszcze ta butla na sprężone powietrze, została wymontowana przez poprzedniego właściciela, ze względu na to, że po prostu najzwyczajniej w świecie przeszkadzała, bo no tur i wspomaganie no, potrzebują tam też swojego miejsca. I tak właśnie wygląda prezentacja naszego nowego nabytku. Dziękuję za wasze pozytywne komentarze. Ja też liczę na to, że będzie ten ciągnik nam dużo służył. Jestem pozytywnie do niego nastawiony. Nie zawsze udaje mi się na wszystkie komentarze odpisać, odpowiedzieć, bo czasami tego czasu też troszeczkę brakuje. Panie Marku, wiem, że troszeczkę pana pewnie serce boli, że ten ciągnik stoi na zewnątrz już taki ośnieżony. No niestety u nas gospodarstwo pod chmurką, nie mamy żadnych wiatr jeszcze. Na pewno będę chciał w przyszłości jakieś wiaty postawić, żeby jak najwięcej tych maszyn, tych ciągników stało pod dachem, bo trochę szkoda, że one tak po prostu w tych warunkach atmosferycznych stoją i tutaj te śnieg je osypuje i one tak sobie po prostu marzną. Jak pisałem, jak pokazywałem wcześniej, będę sprzedawał, szykował się do sprzedaży tego ciągnika. Możecie ewentualnie w komentarzach napisać, ile waszym zdaniem ten ciągnik jest wart, za ile może go powinienem wystawić. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnym zimowym odcinku. Cześć!